Rozumiesz? On je porywa. Kiedy wchodzi urzędnik, on porywa duszę. Kocham oglądać ewangelistów. Jest taki człowiek, nazywa się Nathan Morris na przykład. Nie wiem, czy czasami go oglądacie. Nathan Morris jest człowiekiem, który wywodzi się z przebudzenia, które było w Pensacoli, z tamtych terenów. Jeździ z takim starym apostołem, ze swoim zespołem uwielbienia. Pamiętam, jest w internecie taki piękny przykład, kiedy jest kobieta od 20 lat siedząca na wózku inwalidzkim ze złamanym kręgosłupem. Jest to wysoko postawiona urzędniczka jakiegoś miasta, nasza siostra w Chrystusie. Taka poważna osoba, poważna, znana osoba w Stanach. I ona przyjeżdża na jego spotkanie z mężem i ona wychodzi do przodu, wyjeżdża do przodu, ten mąż ją przywozi i on się modli. Nathan Morris, jak się modli o chorych, to z niego woda się leje. Z niego woda się leje, człowieku. On jest cały spocony, on się modli do skutku. On ma często przesiąknięty garnitur potem. On stoi, potrafi godzinami stać przy człowieku. On olewa to, czy tam zgromadzenie się rozejdzie, czy się nie. Tego jego takie rzeczy nie interesują, wiesz. Wyjeżdża kobieta na wózku, tak? I nadal stoi. I wstań, wstań, wstań. On potrafi godzinę mówić do człowieka, tak? Modli się. Za ręce ją bierze, podnosi, ona pada na wózek, on dalej jest nie do zarżnięcia, ten człowiek. On nad tą kobietą nie wiem ile się modlił, był zlany potem. Był zlany potem. Całkowicie kładł życie swoje. I po którymś razie ona stanęła na nogi, zaczęła się zrastać kręgosłup. I zaczęła chodzić. I zaczęła chodzić. I to poszło na całą Amerykę. Ona od 20 lat miała złamany kręgosłup. Rozumiesz? Miał pęknięty kręgosłup. Miał rdzeń kręgowy pęknięty. Ewangeliści to są ludzie, którzy zdobywają duszę i towarzyszy im najwięcej, najwięcej ewangelistów. Towarzyszy znaków, cudów i nadprzyrodzonych działań mocy Bożej. Tym urzędom. Prorocy. Po pierwsze, prorok pokazuje, co mówi Pan. Po drugie, prorok potwierdza kierunek, który jest w Twoim duchu. Po trzecie, prorok przychodzi ze świeżym objawieniem. Jeszcze raz. Prorok pokazuje to, co mówi Pan. On to jasno nazywa. Prorok potwierdza kierunek, który jest w Twoim duchu. Pamiętaj, prorok prawdziwy nigdy nie mówi do Ciebie czegoś, co nie jest Ci potwierdzone, pokazane w duchu wcześniej. Jest kupa fałszywych rzeczy. Fałszywych. Chcę, żebyś to rozróżniał. Jeżeli ty nie masz czegoś w swoim duchu, a przychodzi do ciebie prorok i mówi do ciebie, trzeba to zrobić, no nie? Nie słuchaj tego proroka, bo to jest fałszywy prorok. Rozumiesz mnie? I zakładam, że prawidłowo chodzisz z Bogiem. I robię założenie, że wiesz, jak słuchać Boga, że się tego nauczyłeś. Bo jak nie wiesz, jak słuchać Boga, to, co przed chwileczką powiedziałem, jest nie dla Ciebie. Bo Ty tego nie rozpoznasz. Bo jeżeli Ty nie słyszysz głosu Ducha Świętego, prawda? To Ty absolutnie nie masz bladego pojęcia, co mówi do Ciebie Bóg. Jeżeli Ty nie rozumiesz, czym jest wewnętrzne przekonanie, cichy głos, tak? To Ty nie wiesz tego. A więc wtedy rozminiesz się, bo nawet wtedy prorok przyjdzie do Ciebie i powie Ci prawdę, jest to prawdziwy prorok, i on powie Ci prawdę, powie Ci potwierdzenie, ale Ty nie wiesz tego, bo Ty nie słyszysz, tak? Bo Twoja dusza cały czas wrzeszczy w Tobie. Jest wrzask duszy. Wrzask duszy jest tak silny, proszę Ciebie, że przyćmiewa całego ducha. Ale zasada jest cały czas ta sama. Prawdziwy prorok potwierdza kierunek, który jest w Twoim duchu. Prawdziwy prorok jest głosem z nieba. Tak, dziecko moje, to właśnie tak. I ty mówisz, wow, mam dwóch świadków. Głos Bożego Ducha i głos Bożego proroka. Po trzecie, prorok, mówię, przychodzi z objawieniem. Dary duchowe,
które manifestują się w życiu proroka. Właściwie można powiedzieć, że na urzędzie proroka bardzo silnie manifestują się wszystkie dary duchowe. Natomiast jest pewna przewaga. I ta przewaga dotyczy darów objawienia. Czyli słowa mądrości, słowa wiedzy i daru rozróżniania duchów. Teraz, jeżeli ktoś jest na urzędzie proroka, to dwa z tych trzech darów, o które wymieniłem, towarzyszą mu na stałe. To jest w ogóle mega pocisk. Prawdziwi prorocy posługują na stałe w pewnych darach, które u innych ludzi manifestują się czasem. A nawet jeśli nie na stałe, to z częstotliwością tak wielką, że właściwie na stałe. Bo to też nie jest tak, że prorok wszystko wie. To jest nieprawda. Ok? Kiedy byłem na spotkaniu, gdzie przyjechał prorok taki i trochę się z niego śmieli, bo pastor miał urodziny, a on nie wiedział. Trochę się z niego śmieli. On mówi, a co wy myślicie, że ja wszystko wiem? Ale potem, kiedy usługiwał, to okazało się, że bardzo dużo wie. Okay? Że wie bardzo dużo i ma bardzo dużo do powiedzenia. Wiecie, ja spotykam ludzi, którzy są prorokami, i oni nie są znani. Oni nie są znani. Nie słychać o nich tak w kraju. Nie są zapraszani do kościołów. Ale dzięki Bogu Najwyższemu spotykam ich w swoim życiu. Niektórzy z nich są w naszej grupie wstawienniczej. I kiedy prorokują, to ja wiem, że mówi do mnie urzędnik. Mówi do mnie urzędnik. Czasami po prostu biorę zeszyt tylko i piszę od razu, jak ktoś do mnie dzwoni, po prostu piszę. Ostatnio dzwoni do mnie taka prorokini, mówi do mnie tak, starsza taka pani, babcia, pomagająca swoim dzieciom wychowywać wnuki w ogóle, właściwie tylko tym się zajmująca. Prorok Boży. Dzwoni i mówi do mnie tak, Artur, śniło mi się, a już mam zeszyt. Śniło mi się, mówi, że byłam u was w mieście. A ona nie wie, jak ja mieszkam. Ona nic takiego się nie dzielę takimi rzeczami. I wy mieszkacie na drugim piętrze. Wiesz. I stał samochód wasz przed. Wiecie, że ona nawet do internetu nie ma dostępu. Nie, ona się nie siedzi w internecie. To jest taka modelka, mówię wam. Mówi, i wasz samochód tam taki chyba był srebrny, mówi, taki duży, wiesz. Ja tam do was szłam i okazało się, że myślałam, że jak jest samochód, to jesteście w domu, no ale się okazało, że innym samochodem pojechaliście na usługę i tak było ładnie u was przed domem, takie było jeziorko, taka rzeczka i pięknie, takie dzieci biegały. I nagle te dzieci stanęły i zaczęły ze sobą rozmawiać i mówiły, powiedziały tak, o, nie ma Cerońskich w domu, to pojeździmy ich samochodem. I mówi, chciałam, mówi, ten samochód ochronić przed tymi dziećmi. Ale one były silniejsze ode mnie, wdarły się do tego samochodu i zaczęły nim jeździć. Poobcierały go, porozbijały ten samochód. I ja tak się modliłam, Panie Jezu, czym oni teraz będą jeździć? Mówi, przecież to jest potrzebne do służby. I podchodzi do mnie taka dziewczynka, taka z 10-11 lat, mówi. I mówi, proszę Panią, ja wiem, co zrobić w tej sprawie. Mówi, tylko muszę do tego samochodu wsiąść. I ona mówi, nie możesz wsiąść do tego samochodu, bo to jest, jesteś mała. No mówię, nie możesz wsiąść do samochodu, się nie nadajesz do samochodu. Mówi, to, proszę Panią, ja pomogę, ale Pani mi musi pozwolić wsiąść. I ona mówi, dobrze, wsiądź, już ten samochód jest i tak popsuty, poniszczony. Wsiadła w ten samochód, rozpędziła się, wjechała w to jeziorko pod domem. Utopiła ten samochód, sama pod wodą się utopiła, mówi, stoję, mówi, o Boże, mówi. Utopiła samochód i sama się utopiła, mówi, koniec, no koniec, teraz będzie awantura.
I patrzy, a ona wyjeżdża tym samochodem z tego jeziorka. I to jest nowiutki samochód, jak spod ikły. Czerwony, z takimi czarnymi, tutaj mówi, obudowaniami na dole. Tak jak terenowy taki. I zaczął Duch Święty do niej mówić. I mówi, że przychodzi nowe pokolenie ludzi. I będę działał przez dzieci. I w waszej służbie pojawi się wiele ludzi młodych, namaszczonych moim świętym duchem. I wasza służba i tam dalej, dalej, dalej zaczęła mi mówić rzeczy. Też prorok. Następnego dnia, kiedy widziałem na nabożeństwie u nas w kościele dzieci leżące na twarzy pod mocą Bożą, płaczące pod namaszczeniem Bożego Ducha, zastanawiam się, Boże, cóż mogę powiedzieć? Kiedy zobaczyłem, że 9-letni chłopiec słyszał od Ducha Świętego, klęknij teraz przede mną, i był zażenowany tym, więc wyszedł z nabożeństwa, a za 10 sekund wrócił płacząc, przepraszając Boga na kolana. Wtedy zrozumiałem, że dobrze jest mieć proroków wokół siebie. Dobrze jest mieć proroków. Apostoł. Apostoł jest jak kameleon. Zawiera w sobie wszystkie poprzednio wymienione urzędy. I manifestują się przez niego wszystkie dary według potrzeb. Apostoł to jest człowiek, który urząd apostoła w Polsce jest bardzo mało rozumiany. Kiedy przywódcy w Polsce słyszą, że ktoś nazywa się apostołem albo jego służba jest apostolską służbą, to pierwsza reakcja jest taka, że odwracają swoje głowy. Ponieważ w Królestwie Bożym apostoł wydaje dyrektywy. Rozumiecie? Nauczycielom, ewangelistom, pastorom i prorokom. Widzicie, coś wam powiem. Ja zobaczyłem bardzo ważną rzecz. W swoim życiu przechodziłem różnego rodzaju fazy. Na początku, jak się nawróciłem do Boga, byłem zdezorientowany. Nie wiedziałem, o co chodzi w wielu przypadkach. Uczyłem się, rozwijałem. Zacząłem widzieć nieprawidłowości różne. To, że widziałem te nieprawidłowości, doprowadzało do tego, że ja wpadałem w jeszcze większy chaos i zamieszanie. Widziałem błędy ludzi, którzy byli na stanowiskach Kościoła, którzy byli wiele lat w Chrystusie. Diabeł mnie oskarżał, że jestem oskarżycielem braci. Diabeł okłamywał mnie, nie umiałem się bronić wielokrotnie przed tym, wpadałem w potępienie. Z drugiej strony rósł we mnie jakiś gniew przeciwko nieprawdzie. Nie rozumiałem tego gniewu. Nie wiedziałem, jak mam z tym żyć. Potem mnie zamknięto do więzienia za stare sprawy. Siedziałem w więzieniu, nie wiedząc, kiedy wyjdę na wolność. Przez 2 lata nie widziałem się z żoną swoją. Cały czas mi przywożono nowe sprawy. I siedziałem tak i słuchałem Boga. Kiedy poddałem już wszystko Bogu, co mogłem poddać, wszystkie moje sprawy, całą moją rodzinę. Pamiętam, jak we łzach mu oddałem swoją żonę i dzieci. Wtedy dziecko jeszcze. Po prostu oddałem mu w ten sposób, że powiedziałem, już nie chcę nic. Nic nie chcę. Ale nic już nie chcę. Wtedy pamiętam, zaczęły następować pewne rzeczy. Po pierwsze się nawróciła moja żona. Potem się nawróciła moja matka. Moja żona została ochrzczona w Duchu Świętym. Moje sprawy zaczęły się klarować. Mając $500,000 wyłudzeń, zacząłem dostawać wyroki w zawieszeniu. Nie chciano ode mnie żadnych rekompensat.
zaczęli być mi wszyscy przychylni. I po kilku, mniej więcej po 2,5 roku rzeczy się wyklarowały na tyle, że zapytałem Boga, kim ja jestem i co mam robić. I on powiedział, ustanowiłem Cię budowniczym fundamentów i badaczem mojego ludu. I użyję Cię do tego, aby przebudzenie dokonało do milionów ludzi. Teraz zapytasz. I to zmieniło moje podejście do rzeczy. Zacząłem patrzeć na rzeczy w sposób coraz bardziej prawdziwy. Zrozumiałem, że ani moja frustracja z uwagi na to, co się dzieje w Kościele, nic nie da, ani moja pasywność nic nie da. Zapytałem więc Boga, jaki mam wykonać ruch dalej. I Bóg powiedział, po prostu buduj i badaj. A ja będę z Tobą. Przyjąłem od Boga przez wiarę moje powołanie. Przyjąłem moje powołanie przez wiarę. Bez niczyjej ingerencji. Coś Ci powiem. Musisz przyjąć od Boga swoje powołanie. Bez niczyjej ingerencji. Musisz je rozpoznać, zobaczyć i określić. Używam celowo słowa musisz, bo na tym odcinku, na którym jesteśmy, jeżeli nie użyjemy tego słowa, to nie sięgniemy po zrozumienie odpowiedzialności. Jesteś odpowiedzialny nie tylko za życie swoje, ale za Boży potencjał złożony w Tobie. Musisz rozpoznać prawdziwe urzędy i zacząć z nich czerpać, a także musisz w sobie rozpoznać miejsce, które jest miejscem Twojego sprawowania władzy w Kościele Bożym. Jeżeli to sobie rozpoznajesz, tak, to znaczy, że możemy iść dalej. Ci z Was, którzy nie są w stanie uznać Bożych autorytetów, nie rozpoznają, poniesiecie klęskę. Ci z Was, którzy rozpoznacie Boże autorytety, odniesiecie sukces. Jeżeli jest w Tobie miejsce, które aż całe drży i woła do Ciebie, to jest Twój duch w ogóle, woła do Ciebie i mówi, ustanowiłem Ciebie też. Ustanowiłem Ciebie filarem w Kościele moim. W takim czy w innym wymiarze. To teraz musisz to przyjąć jako pewnik. Musisz w to uwierzyć. Musisz w to uwierzyć. I musisz zacząć sprawować tą władzę. Musisz zacząć sprawować ją. Musisz przez wiarę używać darów, które temu towarzyszą. Darów przyporządkowanych odpowiednio. Musisz odważnie ruszyć do przodu. Bo to jest coś, co zostało w Tobie złożone. Jeżeli nie widzisz na tą chwilę tego, to Twoim głównym zadaniem na tą chwilę jest rozpoznanie autorytetów Bożych. Każdy fałszywy autorytet Boży będzie przynosił klęskę do Twojego życia. Każdy prawdziwy autorytet będzie przynosił sukces. Słowo Boże mówi, że Bóg powołał urzędy Boże, aby... Przeczytamy to zdanie. Aby przygotować świętych do posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Więc, jeżeli nie jesteś przygotowany do posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, to musisz być pod autorytetem prawdziwych urzędów Bożych. To jest bardzo proste.
Ponieważ urzędy Boże przygotowują świętych, a Ty jesteś święty, do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Kto przygotowuje świętych? Urzędy Boże! Musisz rozbić tą herezję teraz w sobie, jeżeli takowa jest, że to Duch Święty, suwerennie działając w Tobie, przygotowuje Ciebie do pełnienia służby Bożej. Posłuchaj, Duch Święty, suwerennie działający we mnie, nie przygotował mnie do pełnienia służby Bożej. Wiecie dlaczego? Bo On tak nie robi. Do pełnienia służby Bożej przygotowały mnie urzędy Boże. Krótko powiedziawszy, Duch Święty działający przez te urzędy. Duch Święty działający przez urzędy przygotowuje świętych do pełnienia służby Bożej. Albo musimy wydrzeć tę kartkę. Rozumiecie, o czym mówię? Jakie urzędy? Tylko prawdziwe urzędy. Ten werset z Kaznodziei Salomona o tym, że głupcy zasiadają w miejscu mędrców, musi być dla nas, do nas. Musimy, nauczmy się tego na pamięć w ogóle. Wyuczmy się, kurczę, tego na pamięć. Wbijmy sobie to w głowę. Tylko prawdziwe urzędy i tylko prawdziwi urzędnicy przygotują Cię do pełnienia służby Bożej. Mnie przygotowali urzędnicy Boży do pełnienia służby Bożej i dalej czerpię z urzędników Bożych. Cały czas modlę się do Boga i mówię: Ojcze, dziękuję Ci, że do mojego życia posyłasz apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pastorów według serca Twego. I dziękuję Ci za to, Ojcze, że mam ten przywilej brać udział w przepływie ich namaszczenia. Dlaczego tak jest? Posłuchajcie, musimy to wszystko połączyć teraz ze zrozumieniem indywidualnego prowadzenia przez Ducha Świętego. Indywidualne prowadzenie przez Ducha Świętego jest spójne z tym, co mówię. Tylko indywidualne prowadzenie przez Ducha Świętego w ogóle wprowadzi Cię w to nauczanie. Ja dlatego dzisiaj dopiero o tym mówię, rozumiecie? Ponieważ dzisiaj, po roku działania tej szkoły, ci z Was, którzy uważnie słuchali, jesteście przygotowani, żeby przyjąć teraz to, co ja mówię. Po prostu. Dopiero teraz. 6 miesięcy temu byłoby to niemożliwe. A na początku tym bardziej. Zasada budowania w Królestwie jest taka, że się zawsze buduje krzywo. A jak ja to miał krzywo, to mi się negatywne. Rozmawialiśmy o tym już. Już rozmawialiśmy. Temat zakończyliśmy. Ty wiesz, co masz na myśli? Tak, wiem. Chodzi o to, że zawsze budujemy krzywo. Dlaczego budujemy krzywo? Bo budujemy dużo. Pamiętaj, na jedną korektę potrzeba 10 pochwał. Przywódcy w Kościoła, którzy próbują budować prosto, są w wielkim błędzie. Buduje się zawsze krzywo, a potem się... Prostuje. Prostuje. Dlatego proroków się wpuszcza do Kościołów, kiedy się zakłada Kościół. Rozumiecie? To proroków wpuszczamy dopiero w fazach następnych. Nigdy nie budujemy na ruchu proroczym. Jak wpuścisz proroka do młodego kościoła, to ci ludzi pozabija. Proste. Wiesz dlaczego? Bo w tych ludziach nie ma co ciosać. Tych ludzi trzeba zbudować. Rozumiesz? Tych ludzi trzeba zbudować. Jeżeli pastor, który jest w kościele, zaczyna ciosać ludzi na początku, tak? To jest masakra. Buduje się zawsze krzywo. Zawsze krzywo. Zawsze krzywo. Wiecie, jak byliśmy teraz tam w Holandii, to chrzciliśmy 2 osoby jednego dnia i na tym chrzcie, który był tego pierwszego dnia, to był taki, był człowiek, który nie był jeszcze ochrzczony i podczas chrztu było takie silne namaszczenie. A ciekawe, bo się wszystko działo na plaży dla nudystów. Ale nudystów nie było, było za zimno. A po drugiej stronie ulicy w ogóle podjeżdżamy samochodem, a po drugiej stronie ulicy stoi wielki autobus, czerwony, z napisem: przyjmij Jezusa, a będziesz zbawiony. Okazuje się, że w Holandii jest taka służba,
nawrócił się chłopak, który ostro melanżował, był na różnych imprezach nocnych w ogóle i tak dalej, i nawrócił się do Jezusa i założył taką służbę, że wiecie co robią? Takimi autobusami podjeżdżają pod największe kluby nocne w Holandii. Między godziną 11 w nocy a 3 nad ranem ewangelizują w każdą sobotę. Wjeżdżają tymi autobusami, tam ludzie, wiesz, na pruci, wiesz o co chodzi, na faleni, a oni autobusem czerwonym, wiesz, podjeżdżają pod samą dyskotekę. Zapraszamy. Uzdrawiają chorych, uwalniają od demonów, głoszą Chrystusa. I mają takich parę autobusów. Takie fajne, stare autobusy, oni nimi jeżdżą, wiesz. Ja podczas tego chrztu było tak silne namaszczenie, że jeden chłopak, który tam był, który palił wiele lat, od razu wyjął paczkę papierosów, popiół, rzucił, od razu był uwolniony od papierosów. I po następnego dnia on i jego narzeczona już się chrzcili. Chłopiec kilkunastoletni, on przyszedł i mówi, tato, ochrzcij mnie. Jestem przecież nawróconym człowiekiem. I przed naszym spotkaniem on wziął mamę i mówi, mamo, chodź. I mama wzięła zeszyt, bo on kazał mamie wziąć zeszyt i wyznał mamie wszystkie grzechy swoje. Przed tym chrztem. Człowiek? Nastolatek. Widzisz, kiedy dzieje się coś prawdziwego, to jest to bardzo stymulujące dla nas. Ale dzieją się rzeczy prawdziwe dlatego, bo czerpiemy prawdę. Musisz czerpać prawdę. Czerpać prawdę. Prawdę. Musisz czerpać z prawdziwych rzeczy. I Duch Święty będzie cię prowadził do urzędów, prawdziwych urzędów. I jak będziesz chodził w indywidualnym prowadzeniu Bożego Ducha, to ten Duch Święty będzie ci pomagał omijać fałszywe rzeczy, fałszywe urzędy, fałszywe nauki, niepełną Ewangelię. On cię wężykiem przeprowadzi. Wężykiem. Ten słupek ominiesz, ten ominiesz i on cię do celu doprowadzi. To jest prawidłowe prowadzenie Bożego Ducha. On w tym czasie będzie mówił do ciebie, pokazywał ci twoje talenty, będą się manifestowały twoje dary. I im bardziej się to będzie działo, tym bardziej cię będzie prowadził do urzędów. Tym bardziej do urzędów. I to nie będą urzędy, które będą cię niszczyć. To będą urzędy, które będą cię budować. Bo urzędnicy Boży budują, a nie rujnują. Jeżeli urzędnik Boży wchodzi do twojego życia, to namaszczenie, które jest w nim, rujnuje tylko to, co jest nieprawdziwe. A to, co jest prawdziwe, buduje. Rozumiesz? To są urzędnicy Boży. I teraz, jeżeli ty na tą chwilę jeszcze nie wyklarowałeś swojej sytuacji, tak? I jesteś w miejscu, gdzie na ciebie wpływają fałszywi urzędnicy Boży, tak? To twoją pokutą będzie wyjść z Babilonu. To jest pokuta twoja. Musisz wyjść z takiej mentalności. Dwa. Musisz wejść pod autorytet urzędów Bożych. To jest twój obowiązek, to jest twoja pokuta. Następna rzecz. Jeżeli w tobie powstaje w tej chwili świadomość, że jesteś człowiekiem prowadzonym do sprawowania urzędu, to bierz to. Przyjacielu, bierz to. Bierz to. Bierz to teraz przez wiarę. Bierz i powiedz, Boże, ja to biorę. Ja będę w tym, ja będę w tym. Ja się nadaję! Dlaczego ja się nadaję? Bo to ty mnie powołujesz. Halleluja. On nie powołuje tych, którzy się nie nadają. On powołuje tych, których sam wybrał, sam ich sobie wymyślił, wyrysował ich w swoim sercu. I jeżeli ty to czujesz teraz, ty masz przekonanie w duchu, rozumiesz? To musisz zrobić odważne kroki w tą stronę. Ja musiałem zrobić odważne kroki. Odważne kroki. Odważne kroki. Ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby siedzieć i teraz czekać. O, poczekam sobie, aż coś się zdarzy. Bóg powiedział do mnie, buduj i badaj. Eja! Buduj i badaj. Wiecie, że to, co jest napisane w słowie, że módlcie się do Ojca, tak? Aby wysłał robotników, tak? To oryginał mówi, wykopał? Wykopał robotników. Posłuchaj mnie. Dokładnie oryginał mówi, wypchnął nogą. Wypchnął za pomocą nogi. Rozumiesz? Bo wielu ludzi waha się. Mówi, wiesz, waha się. Waha się. Bo mówi, ale ja jeszcze nie... Ja... Co się w tobie rodzi? Moje pytanie, co się w tobie rodzi? Co się w tobie rodzi? Co się rodzi w twoim duchu? Jeżeli w twoim duchu rodzi się to, że jesteś człowiekiem powołanym na urząd, to nazwij to!
Nazwij to, wiara mówi, a więc powiedz w wierze. Jestem powołany na urząd Boży. Odważnie to zrób. Wejdź w to, wejdź w to. To nieważne, czy ty dzisiaj to obejmiesz, to ważne, czy dziś w to wejdziesz. Jeżeli dziś wejdziesz, to niekoniecznie obejmiesz. Ale On zacznie cię już kształtować zupełnie inaczej. Inaczej się kształtuje podstawowego robotnika, a inaczej menadżera. Rozumiesz? To jest inne kształcenie. To są inne studia. Rozumiesz? Inna nauka. Ja zdecydowałem wtedy, powiedziałem, dobrze Boże. Ja wziąłem swoją Biblię i przeczytałem taki, pamiętam, wpadł mi w oko taki fragment, do dziś go pamiętam, że przez działanie sprawiedliwych podnosi się miasto. Ja mówię, o Boże, kochany. O Jezu, ja siedziałem w więzieniu. Ja nie wiedziałem, kiedy ja wyjdę. Rozumiesz? Ja nie wiedziałem. Nie miałem jeszcze, to się, już się dobre rzeczy działy, ale dalej przyjeżdżało do mnie centralne biuro śledcze, dalej miałem zarzuty, rozumiesz? Dalej się rzeczy toczyły. Ale ja w to wszedłem tam w więzieniu, ja w więzieniu to wszedłem, w więzieniu. Ja powiedziałem, Boże, dobrze, ja to zrobię, ja to będę robił, Boże. Jak Bóg to, rozumiesz? Ja się zacząłem modlić zgodnie z pragnieniem, modlić się, modlić się. Modlić się. Modliłem się do Boga. Pamiętam, siedziałem sam w celi i modliłem się. Boże, ja, Ty włożyłeś we mnie, żebym zwiastował Ewangelię. Ja chcę zwiastować Ewangelię. Rozumiesz? Ja byłem człowiekiem, który się bał. Ja miałem swoje ambicje. Ja miałem swoje, moje takie, te ego zostawiło we mnie ślady bardzo silne. Ja się bałem wyśmiania. Ja się bałem poniżenia. Rozumiesz? To było, ja wolałem dostać w mordę, niż być poniżony. Rozumiesz? I ja musiałem pokutować z tego, pokutować, pokutować. Ja mówię, Boże, co ja mam robić? Gdzie mam głosić? Siedzę w celi zamknięty. A Bóg mówi, głoś tutaj! Panie, jak mam głosić? I Duch Święty daje wtedy po raz pierwszy powiedział tak, przeczytaj kodeks. Nie kodeks, tylko regulamin aresztu. Regulamin aresztu. W każdej celi jest regulamin aresztu. Nigdy nie czytałem, tyle lat siedziałem, nigdy nie czytałem regulaminu aresztu. Żaden więzień nie czyta regulaminu aresztu. No po co? Przez ten człowieku, to jest uważany za w ogóle jakąś bzdurę. Więc jeżeli siedzę, to jeszcze się z zasadami mam zapoznawać. Hańba! Ale wziąłem regulamin aresztu. I przeczytałem cały regulamin aresztu. I na końcu tego regulaminu aresztu jest napisane takie coś. Każdy więzień ma prawo do uczestniczenia i organizowania kółek zainteresowanych. Na terenie aresztu śledczego i zakładu karnego Rzeczpospolitej Polskiej. Ja mówię, ale bo i patrzę w to. I Duch Święty mówi, założysz tu kościół. Gdzie? W areszcie śledczym na Białęce? Będąc więźniem wzmożonej ochrony? Mając udział w zorganizowanej grupie przestępczej? Przecież ja nie mogę wychodzić nigdzie z celi. 23 godziny na spacer tylko mogę wychodzić. Jak mam założyć? To mówi, założysz kółko biblijne. Więc wziąłem kartkę papieru i napisałem statut. Wcisnąłem dzwonek i poszedłem do wychowawcy. Mówię, panie wychowawco, tu jest statut, chciałem założyć kółko biblijne. On mówi tak, tutaj nie będzie kółka biblijnego. I dalej siedzi, mówi, tu możesz iść. Ja mówię, panie wychowawco, proszę tu zanieść panu dyrektorowi. Proszę zanieść panu dyrektorowi, ponieważ ja chcę założyć kółko biblijne. Czy ty jesteś nienormalny? Mówię, w tym więzieniu nie było kółka biblijnego nigdy. Ja mówię, ale ja założę kółko. Przecież się dyrektor nie zgodzi na takie rzeczy. Za tydzień mnie woła. Mówi, masz zgodę. Ja założyłem kościół w więzieniu. Ja założyłem kościół w więzieniu. To była taka Boża obecność, że kiedy głosiłem Chrystusa na świetlicy, to biała mu świata spływała na nas. Ludzie się nawracali, trzęśli się pod mocą, klęczeli na kolanach. Zrezygnowałem z grypsowania. Stałem się frajerem, czyli niższą klasą. Rozumiesz? A grypsujący przychodzili do mnie na spotkania. Klęczeli, jak kładłem na nich ręce. Wiesz dlaczego? Bo ja uwierzyłem w to, że ja mogę to zrobić. Ja uwierzyłem w to. Ja w to uwierzyłem, ja w to uwierzyłem. Tam w więzieniu ja w to uwierzyłem. Z zewnątrz przychodzili misjonarze do nas na spotkania i się budowali na naszych spotkaniach. Na naszych spotkaniach się budowali. Ludzie byli uzdrawiani, byli wyswobadzani.
celi codziennie, każdego dnia. O godzinie 19 był wyłączany telewizor, było włączone radio i mieliśmy nabożeństwa codziennie w celi. Kiedy jeden człowiek, kończył mu się areszt i miał wychodzić na wolność, to siedział u nas w celi i mówi: Artur, ja nie chcę wyjść. Ja chcę tutaj siedzieć. Było takie namaszczenie. Widzieliśmy cuda, widzieliśmy znaki na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych. Rozumiecie? Ja jeszcze, wiecie, dlaczego wam to mówię? Bo jeżeli coś jest możliwe dla mnie, to jest możliwe dla was. Ponieważ mamy tego samego Świętego Ducha. Rozumiecie mnie? Ta sama moc działa w każdym narodzonym z Bożego Ducha człowieku. Jeżeli w sobie rozpoznajesz urząd Boży, to nie jest tak, że masz wypisane: jestem urzędnikiem Bożym. Nie. Ale widzisz pasję do czegoś. Pasję. 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 To co robisz? Idziesz za tą pasją, bo to jest miejsce uwolnienia mocy. A więc, reasumując, przyjaciele, musimy być pod wpływem autorytetów Bożych. Kanał pod tytułem Prowadzi mnie Duch Święty jest kanałem. Posłuchajcie teraz, ja mówię. To kanał. Bo jeżeli ktoś mówi tak: mnie prowadzi Duch Święty, ja nie potrzebuję autorytetów Bożych, to już to świadczy o tym, że ten człowiek nie pokutuje z buntu, krnąbrności i nieposłuszeństwa. W mojej Biblii jest napisane, że każdy jest podległy władzy. Ja jestem podległy władzy. Ja jestem podległy władzy. Część z was, z którymi mam kontakt, wiecie, że nawet co miesiąc otrzymujecie ode mnie raporty z tego, co ja robię. Wiecie? Ja zbieram każdy rachunek. Ja mam w domu każdy rachunek. Każdy człowiek, który przysyła na naszą służbę najdrobniejsze pieniądze, tak? Jestem w stanie z nim się rozliczyć. Mam najdrobniejsze rachunki. Rozumiecie? Najdrobniejsze rachunki. Po prostu. Dlaczego? Bo jestem podległy. Jestem podległy. Liczę się z autorytetami Bożymi. Nie liczę się z autorytetami nieBożymi. Autorytety nieBoże nie są dla mnie żadną miarą. Śmieję się i szydzę z diabła. I ze wszystkich, którzy diabłu służą choćby nieświadomie. Wyśmiewam duszę braci i sióstr, którzy nie chcą się zmieniać. Robię to zupełnie świadomie. Zupełnie. Zapytasz mnie, jak będziemy przerwę za chwilę. Wiecie, dlaczego to robię? Ponieważ czynię granicę. On do mnie powiedział: badaj. No to badam. Rozumiesz? On do mnie powiedział: badaj. No to badam. Czynię różnicę. Czynię różnicę. Czynię różnicę. Ta różnica jest widoczna w moich kazaniach, nauczaniach i poselstwach. Czynię różnicę. Pewni ludzie są autorytetami Bożymi, a pewni nie są. I czynimy różnicę. Powiem wam więcej. Ludzie, którzy są autorytetami Bożymi w moim życiu, tak? Bez względu na to, czy są na tej ziemi jeszcze, czy już ich nie ma, jestem posłuszny ich poselstwu. Ja nie jestem człowiekiem, który bierze jakąś książkę mądrego człowieka. Ja nie biorę sobie na przykład książki Andrew Womacka, nie czytam tej książki, tak? Jako książki. Wiesz, co ja robię, jak ja biorę książkę Andrew Womacka? Ja czytam poselstwo, rozumiesz, Bożego autorytetu do mojego życia. I ja sobie z tej książki, posłuchaj mnie, nie wybieram rzeczy, które są bardziej atrakcyjne, a odrzucam mniej atrakcyjne. Ja tego nie robię. A wiesz, kto jest stróżem tego? Duch Święty. To znaczy chodzić według Ducha, że ja w Duchu Świętym, tak, wchodzę pod autorytet. Na jednym spotkaniu uczniowskim, które robiliśmy jakiś czas temu, ja nauczałem w ten sposób: nie nauczajcie inaczej niż my. Posłuchajcie, jeżeli ktoś jest na przykład z nami związany w duchu, tak? Ja mówię ludziom: słuchajcie, nie nauczajcie inaczej niż ja. Albo po prostu nie będziemy budować jedności, bo nie damy rady. Nie damy rady tego zbudować.
Jeżeli my uczymy, że choroba nie jest od Boga, to ty nie możesz nikomu powiedzieć w życiu, że Bóg ma cokolwiek wspólnego z jakąś chorobą. Nie możesz powiedzieć tak, nie możesz powiedzieć amen, nie możesz tego zrobić. Nie możesz powiedzieć nawet we wspólnocie, w której jesteś jeszcze nie wiadomo po co, amen na jakąś piosenkę, która mówi inaczej. Nie wolno ci w ogóle amen powiedzieć na coś tam. Ktoś tam się modli jakąś głupotą, przez ciebie amen, amen. Nie, nie, nie zgadzam się! Nie amen! Amen to nie, wiecie, amen to nie jest w ogóle słówko kończące każdą modlitwę. Amen oznacza zgadzam się z tym. Niech tak się stanie, jak powiedziałeś. Nie, nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś! Kłamiesz! Jak to kłamie, jestem urzędnikiem? Nie, nie jesteś! Jeździsz nie swoim samochodem. Kocham cię. Kocham cię. Ale wyjdź z tego samochodu. Rozumiesz? Na tym polega rzecz. Musisz być pod autorytetem duchowym. Dla swojego własnego dobra. Musisz porzucić fałszywe autorytety. Musisz też badać życie autorytetów, pod których jesteś. Rozumiesz? Bo my nie jesteśmy, pamiętaj, człowiek jest osobą zawodną. Każdy człowiek upada. Nie ma takiego, który nie upada. To nie oznacza, że jeżeli ktoś jest autorytetem duchowym, to w jego życiu nie nastąpi jakaś porażka. To nie jest kwestia, żebyś ty go odrzucił jako autorytet. To nie w tym sprawa. Ale jest kwestia tego, żebyś był świadomy, że on poniósł jakąś porażkę. I żebyś też miał zrozumienie, że na przykład w tej chwili ten człowiek nie jest zdatny do konkretnego prowadzenia pewnych rzeczy. Był taki jeden człowiek, znaczy dalej jest. I w pewnym momencie ja przyglądałem się na jego służbę i propagowałem jego służbę, tak? Ale kiedy ja doszedłem do pewnych rzeczy związanych z jego życiem i z jego służbą, ja musiałem dojrzeć też do tego. Przestałem to robić. Sorry. Przestałem to robić. Absolutnie przestałem to robić. Ja szanuję tego człowieka nadal, tak? Ale ja odciąłem się absolutnie od propagowania jego służby. Pamiętam, że byliśmy w miejscu, gdzie była usługa związana z jego służbą i jak jeden mąż, jak tam pojechaliśmy kilkanaście osób, w ogóle wyszliśmy z tego spotkania. Rozumiecie? Bo jeżeli ja na przykład słyszę tekst, jest przynieś 100 dolarów, będziesz uzdrowiony, prawda? Więc ja mówię, muszę wyjść szybko. Tak to moja żona mówi, natychmiast musimy wyjść. Natychmiast. Natychmiast. Opuszczamy go natychmiast. Okej? Okay? Natychmiast. Ja go kocham, tego człowieka, i szanuję go, tak? Ale ja oczekuję jego nawrócenia. I on w pewnym momencie był w pewnym standardzie, tak? Ale teraz nie jest w tym standardzie. A więc ja badam też te rzeczy, prawda? Kiedy również rozpoznajesz w sobie miejsce autorytetu, że masz być w tym miejscu, że masz się rozwijać jako urzędnik Boży, tak? To ty masz to robić. Chciałbym, żebyś się nie bał tego. Chciałbym, żebyś odważnie to robił. Bez względu na to, jak bardzo diabeł cię będzie opresjonował. Nie myśl sobie, że na dzisiaj musisz już mieć wszystkie atrybuty widzieć. Jeżeli Bóg powołuje cię na przykład na nauczyciela, na pastora, na kogoś, to ty nie musisz raptem widzieć wszystkich rzeczy u siebie doskonałych. Nie. Ale masz pragnienie. Kiedy ja zaczynałem realizację swoich pragnień, to nie było wielu rzeczy w moim życiu. Ja pamiętam pierwsze moje ewangelizacje. Jak wychodziłem na ulicę w Warszawie, człowieku, głoszę człowiekowi Ewangelię, naprodukowałem się, on stoi, patrzy na mnie. Zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie z jachtu. O Boże, lepiej nie mógł trafić, sobie myślę, w ogóle. Pokrętnił mnie, poniżył w ogóle mnie, w ogóle. Dziękuję ci, Jezu, mówię, w ogóle za tę ewangelizację, wiesz, o co chodzi. Ja byłem złamany jak padek w różnych sytuacjach. Stałem jak głupi, pamiętam, z traktatami na dworcu centralnym. Wybierałem sobie czas, kiedy przyjeżdżają najbardziej zaludnione pociągi. Stałem, wiesz, o co chodzi. Krzyczeli, pluli, rzucali mnie to wszystko w twarz, wiesz, o co chodzi, nie? Ale nie rezygnowałem, bo kolejny tydzień, a kolejny raz to robiłem. Robiłem to cały czas, cały czas, cały czas, cały czas. Aż przyszedł moment przełomu. A powiem wam,
że idę dalej po swojej przemowie. Dalej idę po swojej przemowie. Nie zatrzymuję się na tym. Idę dalej po swojej przemowie. Ja wierzę, że przyszły rok będzie rokiem, kiedy przygotujemy, kiedy ludzie będą przygotowani. Może przyszły to nie, ale już w przyszłym zaczniemy działania. Ja wierzę, że na przykład tą Holandię my poruszymy. Nie tam, że zbudujemy jakąś polską grupę. Nie. Ja wierzę, że będziemy robić ewangelizację w centrum Amsterdamu, że będziemy uwalniać od demonów ludzi w coffee shopach. Rozumiesz, jak to wiesz? Coffee shopy, takie miejsce, gdzie się jara narkotyki. Legalnie. Rozumiesz? Ja w to wierzę, że tak będziemy robić po prostu, nie? Że będą się nawracać homoseksualiści, że będą się nawracały, że będą się lesbijki nawracały. Ja wierzę w takie rzeczy. Po prostu. Że to się, że się poruszą, tak? Że kwestia czasu. Kwestia czasu. Kwestia tego, czy ja decyduję iść dalej. Kwestia tego, czy ty decydujesz iść dalej. Wiecie, kochani, to jest moja wielka prośba, żebyśmy mogli te rzeczy wziąć i mocno sobie ugruntować. Zrobimy przerwę. Ile robimy przerwę?